proszę Państwa, witamy. 9:05 w Polsce, a w Stanach Zjednoczonych 3:00 w nocy. I o tej 3:00 w nocy dwaj nasi współpracownicy, Tadeusz Antoniak, Maciej Rusiński, łączą się z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Wiecie, tematem są wybory i obecność bądź nie czerwonej fali, która miała zmieść demokratów z politycznej mapy Stanów Zjednoczonych. No i jak ta fala, Maciej Ruciński? No więc czerwonej fali jako tako nie ma. Może to jest trochę przesada, określając, że ona miała zmieść, bo tutaj nawet takich oczekiwań nie było. Chodziło o to, że Republikanie sondaże wskazywały, że mogli wywalczyć jakąś nieznaczną przewagę w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie, chociaż rokowania co do Senatu były gorsze. No ale ostateczny wynik jest gorszy niż nawet te oczekiwania, bo zanosi się, że większości w Senacie nie będzie, a najprawdopodobniej utracą nawet jedno miejsce. No więc demokraci dalej rządzą w Senacie. Na razie rokowania są, że zdobędą tą większość w Izbie Reprezentantów, chociaż będzie ona dużo mniejsza niż oczekiwano. Chociaż tak naprawdę na ten rezultat w Izbie Reprezentantów jeszcze też musimy poczekać. Tak w ramach przypomnienia, Izba Reprezentantów to jest 435 miejsc. Nazwijmy to niższa izba, Senat 100 mandatów, w Senacie wybieranych było 35 miejsc ze 100, Izba Reprezentantów była cała wybierana. No więc tak to się teraz kształtuje. Dużo gorzej niż oczekiwania dla Republikanów. Przy czym jest to ciekawy rezultat, bo kalkulacja na wybory prezydenckie za 2 lata zmieniła się nieco zależnie od tego, jak wypadli kandydaci wskazani przez Trumpa i jak wypadł DeSantis. No bo tu jest wiele tematów w jednym. Tadeusz Antoniak jest w koszulce Make America Great Again, więc tutaj podejrzewam, że znam pana poglądy polityczne. Dlaczego Republikanie, dlaczego powiodło im się gorzej niż się wszyscy spodziewali jeszcze wczoraj? No ja bym powiedział, że to jeszcze nie koniec, bo to jesteśmy w 6-7 godzinie od zamknięcia lokali, nadal są liczone te głosy, rokowania i z pierwszych, no tak jak Maciej powiedział, no wskazują na nie taką wygraną, jakbyśmy się spodziewali w pierwszych rokowaniach, ale mówię, to trzeba z ostatecznymi wynikami jeszcze poczekać do tego, jak już będą ogłoszone przynajmniej same exit pole. Mm. Maciek mówił o kandydatach wspieranych przez Trumpa. To jest chyba bardzo ważna sprawa, bo Partia Republikańska przeszła rewolucję i o obsadach w tych prawyborach, gdzie partia wybierała kandydatów na stanowiska, bardzo dużą rolę odegrał obóz Trumpa. No więc w jakim stopniu Partia Republikańska jest teraz partią Donalda Trumpa? Ja myślę, ciekawe, przepraszam, do kogo pytanie było? W sumie do Tadka, ale może do obu was, tylko że najpierw może Tadek dwa zdania i potem Maciej. Ja myślę, że w coraz większym stopniu niż to jeszcze było niedawno. I w kontekście nawet tego, co ogłosił tutaj Trump na Florydzie, ogłosił to, co ma ogłosić od 15, czyli prawdopodobnie swój oficjalny udział. I ci kandydaci to jest taka sól właściwie prawdziwa konserwatystów, bo ja chcę tutaj nawiązać właściwie, bo jeszcze abstrahując od wyniku wyborów, chcę nawiązać do kampanii, jaką prowadzili Republikanie i tutaj mamy pewne kalki, które są i w Polsce, na przykład każda postawa konserwatywna jest nazywana przez demokratów faszyzmem wręcz. I tutaj to się wiąże między innymi z prawą podejścia do aborcji, no bo na przykład sprawy względem Ukrainy jakby zeszły na drugi plan, ale sprawy gospodarcze, zamiast demokraci tłumaczyć się ze spraw gospodarczych, gdzie rządzą, gdzie prezydent jest, sprawa wysokiej inflacji, wysokiej ceny paliw, to nie było w ogóle dyskusji merytorycznej, tylko po prostu mówiło się o tym, że zagrożeniem, jeżeli Republikanie wygrają wybory, to będzie koniec świata i faszyści wrócą do władzy. Niestety. Maciej Rusiński.
więc to jest ciekawa kwestia, jeżeli chodzi o kandydatów Trumpa, bo rzeczywiście w przebiegach do wyborów Trump miał bardzo mocne oddziaływanie na partię, w tym sensie, że on udzielał endorsementów, czy no takich powiedzmy wyrazów wsparcia danego kandydata. Niektórych kandydatów wręcz sam typował. Na przykład kandydat na gubernatora Arizony, Kerry Lake, to była wręcz jakby no jego kandydat wymyślony, wręcz przez niego. Rokowania co do pani Kerry Lake były dużo lepsze, no, dużo wyższe niż to ostatecznie wyszło. Ale jeżeli chodzi co do całej reszty kandydatów, Trump udzielił no grubo ponad jakieś 220 endorsementów tej kampanii. Wszyscy jego kandydaci, no nie wszyscy, ale powiedzmy 90% tych kandydatów wygrało nominacje w prawyborach, więc no, ten odcisk Trumpa na partii był bardzo duży. Przy czym no, pewnym dużo słabszym wynikiem jest ostateczny wynik wyborczy i tutaj ci jego kandydaci, przynajmniej ci tacy bardziej prominentni w tych takich bardziej kluczowych starciach, niekoniecznie wypadli już tak dobrze. A z kolei mamy wynik DeSantisa na Florydzie, wybory o jego reelekcję na gubernatora Florydy. DeSantis wypadł no, fenomenalnie, można powiedzieć. To jest jedyne takie w tych wyborach, jak na razie taka jedna, no bardzo pozytywny sygnał dla Republikanów. No, ale to jakby zmienia kalkulację wyborczą, w tym sensie, że nagle siła DeSantisa rośnie, wzrasta dużo mocniej ponad możliwość oddziaływania Trumpa. Taki jest przynajmniej przekaz tych wyborów, jeżeli chodzi już nie mówię o całej polityce amerykańskiej, ale chodzi, jeżeli chodzi o przymiarki po stronie Republikanów co do wyznaczania kandydatów na wybory za 2 lata. Mm-hmm. A powiedzmy jeszcze, Maćku, 2 słowa na temat Rona DeSantisa, takiej pigułce, żeby nasi widzowie wiedzieli, jak tego człowieka traktować, kim on jest. No więc Ron DeSantis jest od pewnego czasu, od można powiedzieć od 2 lat, od ostatnich wyborów prezydenckich, jest taką no, wschodzącą gwiazdą Republikanów. No i wobec tego toczy się mocna dyskusja, kto powinien być, wśród Republikanów zresztą, kto powinien być kandydatem Republikanów na prezydenta za 2 lata. Jeżeli spojrzymy na rankingi wewnątrzpartyjne, Trump jest na bardzo mocnym prowadzeniu, bo te rankingi są robione wśród bazy Republikanów. Długo tam nie ma nikogo, ale zaraz no, na drugim miejscu jest Ron DeSantis, a za DeSantisem też jest pewna przepaść i są kolejni. No ale musimy tutaj też zarysować to, co się dzieje w partii republikańskiej. Jest pewien konflikt, który może nie dotyczy dołów partii, ale dotyczy już góry partii. No i tam jest pewien obóz, który Trumpa zwalcza. Więc o tyle to czyni każdą ścieżkę Trumpa do potencjalnej nominacji trudniejszą. Ten wynik wyborów być może tą ścieżkę tym bardziej Trumpowi utrudni. No tak, takie są realia, czy taki jest niestety przekaz tych wyborów. Ron DeSantis, gubernator Florydy, który na przykład nie zdecydował się na wprowadzenie nakazu noszenia maseczek w czasie tej pandemii, bądź zakazu Dokładnie. Wychodzenia z domu, więc... Tak. Można to powiedzieć, że Ron DeSantis był właśnie takim, no takim jednym z takich, powiedzmy, cokołów oporu, a szczególnie wobec takiego ideologicznego walca, jaki demokraci wytoczyli, zwłaszcza zaraz po wyborach prezydenckich 2 lata temu i w pierwszym roku administracji Joe Bidena. No to był taki rok bardzo takich po prostu no, nie liczących się z niczym ideologicznych posunięć. I tutaj jest ciekawa kwestia, bo rok temu, w listopadzie 2021 roku, były wybory uzupełniające. One dotyczyły tylko 3 stanów, ale tam demokraci no, bardzo fatalnie wypadli. I to wtedy, te wybory rok temu, jakby one też
trochę zmieniły nastawienie demokratów, spowodowały to, że oni trochę zeszli z tej nuty takiego twardego, ideologicznego natarcia, obawiając się właśnie wyniku, jaki mógłby się wydarzyć w tym roku. Oczywiście sytuacja w tym roku skomplikowała się wobec agresji Rosji na Ukrainę, no i wobec bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. Można było, to jest oczywiście, można ten temat ciągnąć, bo sytuacja ekonomiczna według wszystkich, nie wszystkich, ale według sporej większości elektoratu, i mówimy tu o szerokim elektoracie, nie tylko republikańskim, kwestie ekonomiczne według nich były mniejsze, czyli spowalniająca ekonomia wobec zacieśniania polityki monetarnej, inflacja, wysokie koszty energii. To wszystko coś, co ciążyło na demokratach, no jednak demokraci przybrali taką taktykę agitowania własnej bazy, która widać, no chyba niestety przyniosła im efekt. Słów o tej taktyce za chwilę. Tadeusz Antoniak, Pensylwania. Tatku, jeżeli chodzi o Rona DeSantisa, to jest katolik, pochodzenie ma latynoskie, człowiek, który opiera się i tej kulturze woke, jeśli chodzi o edukację i imigracji, przecież był jednym z tych konserwatywnych gubernatorów stanu, które wysyłali transporty imigrantów na północ, między innymi dwa samoloty we wrześniu z imigrantami, zdaje się, z Wenezueli wylądowały w miejscowości Martha's Vineyard. To takie luksusowe, no mega luksusowa wysepka u wybrzeży stanu Massachusetts, gdzie 100% niemalże mieszkańców to niezwykle bogaci ludzie z Nowego Jorku, z całego stanu, demokraci. No i tam było widać, że ci demokraci co prawda bardzo są za tym, żeby imigracja była jak najszersza, ale niekoniecznie w miejscu, gdzie oni mieszkają. No, piękny greps. Również stosunek DeSantisa do sprawy, która podzieliła Stany Zjednoczone, czyli do zniesienia tego wyjątku, czyli Roe versus Wade, który umożliwiał legalną aborcję. Na Florydzie takiej legalnej aborcji nie ma. Czy to jest ta nowa gwiazda amerykańskiej polityki, czy to jest człowiek, który teraz, no właśnie tak jak sugerował Maciej Rusiński, będzie ustawiał politykę Partii Republikańskiej? No ja myślę, że to jest ta gwiazda wznosząca, ale myślę, że jednak jeszcze będzie gotowy ustąpić z pola dla Trumpa. To jest moja osobista opinia, że rezygnuje z praw wyborów i jakby odda pole dla Trumpa. Ale przy tej okazji, żeście panowie słusznie zauważyli, że oprócz tych wyborów do Senatu, do Kongresu, są wybory również na gubernatorów i wybory na lokalnych przedstawicieli do Senatu, do State Representative, do stanowych. I tutaj właśnie znowuż też decyduje się w tych czterech tak zwanych swing state'ach, między innymi w moim stanie. I na przykład chyba z tego, co jeszcze 3 godziny temu obserwowałem, to kandydat republikanów Mastriano, popierany zresztą również przez Trumpa, chyba jednak niestety nie wygra. Natomiast kandydat do Senatu, dr Oz, ma szansę, że wejdzie. Na 3 godziny przed naszym spotkaniem przegrywał 1%, a do policzenia pozostawało jeszcze chyba 40% głosów. Także ma duże szanse. Też tutaj muszę się wtrącić, bo też ostatnie informacje są takie, że pan Fetterman, czyli były zawodnik chyba amerykański, był jakiś wojskowy, który przeżył udar, kandydował, no mimo że, no przynajmniej na pozór, nie bardzo rozumiał, co się do niego mówi. Jakim cudem mieszkańcy Pensylwanii głosowali na tego człowieka, który, no widać, że ma kłopoty zdrowotne? No to są właśnie też pewne utarte schematy jednak, że powiedzmy stały żelazny elektorat, nie patrząc na fakty, głosuje za kandydatami, w tym przypadku no bardzo słabymi, który nawet miał kłopoty z prawem i wiele innych jeszcze rzeczy. Jako mieszkaniec Warszawy muszę powiedzieć, skąd my to znamy?
No właśnie, dlatego są te analogie bardzo często. I proszę zauważyć, to już nie jest też sprawa tylko Stanów Zjednoczonych czy w Europie dużych miast, że niestety w dużych miastach wygrywają przedstawiciele liberalni, w tym przypadku Partii Demokratycznej, a to się przekłada na naprawdę na styl życia, na pewne zachowania. Tadeusz, to jeszcze jedno pytanie, bo demokraci... Demokraci od 2020 roku wprowadzali takie hasło Defund the Police, czyli policja brutalna prześladuje biednych, zwłaszcza czarnoskórych, ale też latynosów. Zabierzmy im te pieniądze i wtedy będzie w miastach spokojnie. No to pierwsze pytanie jest oczywiście, jak to wyszło? Czy rzeczywiście osłabienie policji poprawiło bezpieczeństwo w amerykańskich miastach? A po drugie, czy to pomogło, czy zaszkodziło w wyborach demokratom? Ja myślę, że zaszkodziło, bo na pewno ja mówię na przykładzie Filadelfii, dużego miasta, gdzie rządzą demokraci, też zamurowany jest powiedzmy ten system, to samo życie na obrzeżach samego miasta Filadelfii, w tych dzielnicach czarnych, gdzie było niebezpiecznie, to teraz jest mega niebezpiecznie. Jest grupa pełzających narkomanów wokół centrum, gdzie zresztą niedawno miał okazję przekonać się redaktor naczelny Tomasz Sakiewicz, gdzie pokazaliśmy, jak to wygląda z bliska i był przerażony. Niedawno nawet pan europoseł Ryszard Sardecki też to widział naocznie. I także mówię, to są te skutki rządzenia, pobłażania przestępczości, oczyszczania więzień. I wcześniej czy później to się obróci całkowicie przeciwko nim. I myślę, że ludzie w dużych miastach też zrozumieją, że głosowanie na takich liberalnych polityków przynosi odwrotne skutki od zamierzonych. Znaczy, nie wszyscy mogą się przeprowadzić do Teksasu i do Filadelfii. Maciej Ruciński. W tym temacie Defund the Police, no to można powiedzieć, oczywiście to demokratom zagroziło, tutaj nie ma żadnych wątpliwości, ale nie zagroziło im na tyle, że doprowadziłoby do utraty miejsc. Chociaż takie obawy były, oni całkiem świadomie te obawy mieli. Można tutaj dołączyć, że demokraci szli z tym hasłem do wyboru 2 lata temu, ale to hasło szybko się pozbyli jego właśnie rok temu, gdy w tych wyborach uzupełniających przegrali z Kretesem. Następnym takim definiującym momentem w tej całej batalii było State of the Union Bidena, czyli takie coroczne na początku roku jakieś programowe przemówienie w kongresie. On tam wręcz pozbył się tego hasła oficjalnie. Powiedział, że on nazwał wtedy kampanię demokratów Refund the Police, czyli że będą na nowo wspierać policję i z tym już szli do kampanii, ale przestępczość cały czas ciążyła na nich. To nawet ciążyło przykładowo na wyścigu gubernatora Nowego Jorku. Nowy Jork jest tradycyjnie po prostu monopolem czy fortecą demokratów. Tutaj gubernator obecny, pani Hochul, nagle zaczęła być... Jej prognozy zaczęły być bardzo niepewne, ponieważ mało znany republikanin Zeldin piął się do góry. No ale oczywiście w sumie nic z tego nie wyszło. Przynajmniej z tej szarży republikanina to było niewystarczająco, żeby pozbawić stołka kandydata demokratów. Można jeszcze dodać w kwestii na przykład Fettermana. Tutaj była trochę taka polityczna niezręczność, można powiedzieć, republikanów, bo kandydat republikanów też są wspierany przez Trumpa. Co na Trumpie niestety trochę będzie ciążyć. Pan Oz, on po prostu nie był z Pensylwanii. On był kandydatem z zewnątrz, a tamten był swój, że tak powiem, rodzimy z tego stanu. No więc to są takie polityczne kwestie, które ważą na wyborach. To też zaważyło tutaj, chociaż ten akurat to był najbardziej jakby pasjonujący wyścig tych wyborów, no bo chodziło o to, czy demokraci będą mogli odbić siedzenie, czy jedno miejsce w Senacie republikanom, bo to było miejsce zwolnione przez republikanina i wyraźnie to im się udało, no bo to już wynik, żeby dopowiedzieć, ten wynik jest raczej, on się nie zmieni, bo tu ta różnica jest na tyle znacząca, że bardzo słabo widać ścieżkę, żeby kandydat republikanów Oz odbił ten wynik od Fettermana.
Amerykańska stacja ABC chyba godzinę temu stwierdziła, że już 50% pan Fetterman zdobył, więc przeszło. Ja chciałbym się zapytać, Maćku, o amerykańskie wybory to przede wszystkim próba dotarcia do wszystkich możliwych nisz demograficznych, jakie są w tym kraju i od kilku lat taką tradycyjnym elektoratem demokratów były mniejszości. Mniejszość czarna, mniejszość latynoska. Rozumiem, że teraz mniejszość muzułmańska, chociaż pan Mehmetos był republikaninem. Na Florydzie widzimy przesunięcie się znaczącej części tak zwanych latynosów, czyli mieszkańców Ameryki Południowej, czyli ludzi, którzy stamtąd się wywodzą, w stronę republikanów. Czy to również widać w innych Stanach? Czy to jest jakiś fenomen związany, nie wiem, z wykształceniem, z zamożnością, z poczuciem takiej amerykańskości już u tych potomków emigrantów? Tak, jest to bardzo ciekawy trend, bo on nie jest tylko... da nam na przykład... Wynik DeSantisa na Florydzie też podkreśla stopniowe, dodatkowe przesunięcie latynosów w stronę republikanów, ale to nie dotyczy wyłącznie Florydy. To jest obserwowalne w innych Stanach. To wręcz było komentowane w przedbiegu do tych wyborów i też było jednym ze źródeł obaw demokratów. Ale trend rzeczywiście jest stały. Jeżeli spojrzymy na wybory w przeciągu kilku lat, widzimy ubytek procentowy głosujących latynosów na kandydatów demokratów. Na przykład dużo więcej głosowało na Obamę niż na Bidena. Z kolei już gdy Trump startował, jemu wzrosło poparcie latynosów, mimo że twierdzono, że ostra polityka migracyjna Trumpa latynosów jakby zniechęci, co okazało się nieprawdą. Więc ten trend jest rzeczywiście trwały. I w ogóle polityki migracyjne, one działają trochę ciekawie, bo okazuje się, że to takie szaleńcze otwarcie granic przez demokratów wcale demokratom nie zdobyło jakichś względów u latynosów. Wręcz tylko po prostu wywołało kryzys migracyjny, który był następnym czynnikiem ciążącym na demokratach. Ale w też ogóle, niewystarczająco. Spojrzymy na... ciążącym, bo nie tak, zaszkodziło proszę. Im. Nie zaszkodziło im no właśnie, w takim stopniu, jak się spodziewaliśmy. Właśnie to jest tak. To jest jakby ta kolejna kwestia, że demokraci mieli tak naprawdę bardzo słabą amunicję wchodząc w te wybory, bo najważniejsze kwestie, tak jak według sondaży określa to elektorat i to nie tylko republikański, ale powiedzmy ten środek, ekonomia, ceny energii, inflacja, to wszystko ciążyło na demokratach. W dodatku takie właśnie rzeczy jak kryzys migracyjny, ta wojna kulturowa, którą w ogóle wytoczyli, która też zaczęła się jakby uprzykrzać w większości społeczeństwa. To wszystko ciążyło na demokratach, jednak ostatecznie jakby nieudolność partii republikańskiej, trzeba to sobie po prostu przyznać, że byli partią przez ostatnie 2 lata bardzo nieudolną, republikanie. To jakby przynosi swoje owoce, te może niemiłe owoce, że Maciej Ruciński uważa, że względna potrafili wykorzystać. Musimy już kończyć, czas nam minął. Maciej Ruciński uważa, że względna porażka republikanów jest zasłużona dla tej partii. Kolejna okazja do odegrania się za 2 lata. Tadeusz Antoniak uważa, że jeszcze nie wszystko stracone. Bardzo pięknie dziękuję za tą dla was rozmowę w środku nocy, dla nas poranną w Warszawie 9:29. I do następnego spotkania, bo jeszcze o tych wyborach długo będziemy na naszej antenie rozmawiać. Kłaniamy się. Kłaniamy się również. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. A państwa zapraszam na kolejną rozmowę. Małgorzata Scholz z Kalifornii, tym razem słoneczne wybrzeże stanu, które również ucierpiał od demokratów.